devant toi. Mon cœur s'est serré devant toi. Cześć wszystkim, witajcie w nowym tutorialu i dzisiaj, jak widzicie, pełny, mocny makijaż. Już wchodzimy w jesienny okres, więc ja się czuję jak ryba w wodzie. Właśnie taki makijaż, podejrzewam, będę Wam serwować często. Będę używać kilku nowych dla mnie, jak i nowych na rynku produktów, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczynam od bazy, baza Professional z Benefit. I mam takie ciemniejsze brwi i nie mam na nich makijażu. Po prostu nałożyłam henne po raz pierwszy w życiu. Nałożyłam na brwi henne i podoba mi się ten efekt, jest bardzo naturalny. Na pewno bez makijażu wyglądam bardziej wyraziście, przez to, że te włoski są przyciemnione. Nawet dałam sobie radę. I teraz podkład, którego użyję po raz pierwszy w życiu, a jest na rynku już od 20 lat i aż wstyd się przyznać, jeszcze go nie używałam i sama się sobie dziwię, dlaczego po niego wcześniej nie sięgnęłam, bo przecież tyle ma pozytywnych opinii w internecie, masę zwolenników. Zresztą widzę na zdjęciach przed i po, jak pięknie przykrywa niedoskonałości, trądzik, zaczerwienienia, czyli coś, z czym ja się zmagam, właśnie z zaczerwienieniami. Mam nadzieję, że mi przypasuje. I właśnie Lancome przesłał mi odcień, który sobie wybrałam do wypróbowania. I jest to odcień 49. A mowa o podkładzie Ten Idol Ultra Wear. I ma być to podkład 24-godzinny, czyli długotrwały. Ja bardzo lubię takie trwałe, zasychające podkłady. Z tego, co patrzyłam na dłoni, to konsystencja jest dość lekka, ale krycie ma mocne i również zasycha. Bardzo jestem go ciekawa. Ale zanim wybrałam swój odcień, to Lancome było tak miłe, że przesłało mi próbki wszystkich odcieni, bo teraz właśnie wychodzą naprzeciw wymaganiom kobiet, potrzebom kobiet i poszerzają gamę kolorystyczną. Mi się wydaje, że to jest bardzo istotne. Jeżeli podkład jest bardzo lubiany, często jest tak, że jest wycofywany, to często się zdarza. A w tym wypadku mamy bardzo poszerzoną gamę kolorystyczną. I również karteczka, która była załączona, mi się ogromnie podoba. Tekst, który jest zawarty tutaj, aż Wam przeczytam, bo tak dobrze jest to powiedziane, tak dobrze jest to napisane i dokładnie ja się z tym zgadzam. Nie istnieje jedna definicja piękna. Lancome wierzy, że piękno jest wolne, nieskrępowane i że każda kobieta może wyrazić je na swój sposób. Piękno nie powinno być narzuconym z góry kanonem, a wyrazem kobiecej wolności bycia sobą. Boskie, prawda? Wierzymy, że makijaż to siła, która pozwala wyzwolić to piękno oraz wyraźniej zaznaczyć swoją obecność. Ogromnie mi się podoba ten tekst i totalnie się z nim zgadzam. Pora na nałożenie podkładu. Nałożyłam dwie pompki. No, kolorek ma fajny, taki właśnie żółty, lekko opalony. Tak wygląda jedna cienka warstwa podkładu. Podkład przykrył moje zaczerwienienia na policzkach, co zwykle się nie zdarza. Zazwyczaj muszę dołożyć więcej korektora w tym miejscu albo drugą warstwę podkładu. W ogóle go nie czuję na twarzy, jest naprawdę bardzo lekki i myślę, że lepiej go ocenię, jak nałożę puder, bo wtedy zobaczę, jak po prostu leży na mojej skórze, jak on się łączy z pudrem. I teraz nałożę korektory, dwa odcienie, Anti-Age Razor z Maybelline. Mam tutaj odcień 01 i nie, 00 i 02. Najpierw 02 w tym miejscu. I 01 pod samym okiem, na środku nosa i brody i czoła. Lancome przesłał mi również puder sypki. Nigdy nie miałam pudru sypkiego z tejże firmy. Ja zawsze jestem ciekawa nowych pudrów sypkich, bo one są naprawdę bardzo istotne w makijażu. Co z tego, że mamy fajny podkład, fajny makijaż, jak puder nic nie gruntuje, nie utrwala i w ogóle dziwnie leży na skórze. Jeżeli puder jest dobrze dobrany, to naprawdę reszta to już jest pikuś. I mam tutaj puder, on się nazywa Long Time No Shine, czyli puder bardziej matujący. Ja sprawdzam go tak już sobie na dłoni, on jest bardzo taki przyjemny, aksamitny, między palcami jest taki mięciutki. I nałożę go
nową gąbeczką, taką ściętą, blended, która mi się wydaje właśnie będzie fajna do takiego pudrowania tutaj pod okiem. Zdejmę nadmiar. Tak wygląda podkład, korektor i puder. Puder mi się ogromnie podoba. Pięknie leży na podkładzie. Wyrównał powierzchnię skóry, co mi się bardzo podoba. Nie każdy puder to robi. Niektóre robią to w taki sposób, że widać z bliska. Jak nałożę dużo pudru, on tak osiada, bądź zbiera się właśnie w porach razem z pudrem i nie wygląda to razem z podkładem i nie wygląda to tak ładnie jednolicie. A w przypadku tego pudru ja nawet czuję różnicę pod palcem, że jest taka właśnie gładka i też z bliska w lustrze zauważyłam, że w ogóle nie widać mi porów. To jest też zasługa bazy na pewno, ale wszystkie te trzy produkty po prostu grają jak trzeba. Ok, teraz pora na brwi. Najpierw je sobie przeczeszę do góry. Ja naprawdę z tą henną wyglądają super naturalnie. I mam tutaj kredkę Precisely My Brow z Benefit. I płasko ściętym pędzelkiem wyrównam dolną linię brwi. I na koniec utrwalę żelem Brow Gel z Make Up For Ever. Teraz będę malować oczy i myślę, tak samo Wy jak i ja, jestem ciekawa, jak spiszą się cienie z paletki Vanessy. Jest to paletka Mio, nazywa się Instaglam i jest przepiękna i każdy już chyba ją widział na Instagramie i również na YouTubie, jak dziewczyny wykonują makijaże przy jej użyciu. I teraz ja, moja kolej. I zacznę od, myślę, tego tutaj ciemnego brązowego. I na pewno wycieniuję oko dość mocno do tego makijażu, więc zobaczymy, czy bez bazy, bez ciemnej bazy. Ja zwykle wykorzystuję czarną kredkę, jakiś cień w kremie bądź żelowy eyeliner, żeby uzyskać taką mocną głębię. Zobaczymy, czy te cienie sobie dadzą radę bez bazy. Brąz na razie wygląda konkretnie. Jak on dobrze wygląda, to pogłębię go tym kolejnym ciemniejszym Coco. No, spoko. Nie robi plam, tylko równomiernie mocno pigment się nakłada. Ja tu będę korzystać z kilku pędzelków. Będę je sobie zmieniać, żeby tutaj dobrze zrobić kształt tego oka, bo chcę zrobić właśnie taki ala spotlight. Teraz znowu wracam do tego ciemnego i wewnętrznym kąciku go nałożę. I to jest pędzelek Muri Muri One. Bardzo fajny, właśnie z takim ostrym czubkiem, precyzyjny. I teraz zaczynam nakładać czarny. Póki co makijaż wygląda intensywnie. Nie wydaje mi się, że potrzebowałabym bazy. Jest bardzo dobrze. Teraz zacznę nakładać na dolnej powiece po całości i łączę w zewnętrznym kąciku, żeby utworzyć tak fajnie wyciągnięty, roztarty dookoła kształt. Zmieniam pędzelki, żeby lepiej rozetrzeć. Mniejsze do bardziej precyzyjnego nakładania, większe do rozcierania na większej powierzchni. Wystarczy czasem po prostu złapać odpowiedni rozmiar pędzla. I teraz sięgnę po ten tutaj musztardowy cień i nim rozetrę cienie powyżej załamania. Może odrobinkę tego pomarańczowego też. Bo mnie kusi. Spoko. Bardzo ładny cień.
Cienie się rozcierają naprawdę świetnie. Są mega mocno napigmentowane. Nie ścierają się w miarę rozcierania, czyli jak macham tutaj pędzlem w tym miejscu, to nie uciekają mi, czyli praca jest dużo lepsza, bo nie trzeba non stop wracać i dokładać podczas rozcierania tego cienia. Naprawdę bardzo dobrej jakości. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Vanessy. I pomaluję też linię rzęs górną. Będę doklejać rzęsy, więc musi być tutaj jakaś cieniutka kreseczka. Zatem oko nabiera większej głębi kontrastu z namalowanymi kreskami. Jest takie bardziej wyraziste. I teraz coś pysznego dla moich sroczek. Będę nakładać płynny cień z mnóstwem brokatu, naprawdę przepiękny. I jest to cień Pixie by Petra i nazywa się Liquid Fairy Light w odcieniu Rose Gold. I on ma tutaj taki aplikator, ale ja go nałożę najpierw na dłoń, bo jest dość mokry, więc nakładając go prosto z aplikatora, po prostu zepsułam sobie tutaj cienie, więc ściągam nadmiar jakby tej wilgoci. O, on tak wygląda. Boski, prawda? I nakładam go na środek powieki. Praktycznie zostają same drobinki brokatu. Wygląda to przepięknie. Już w sumie można by tak było zostawić ten makijaż, ale ja sobie wymyślałam, że tutaj głównym kolorem będzie fiolet. I mam tutaj przepiękny odcień fioletu. Jest to Harmony z Tunes Cosmetics. Śliczny, on tak opalizuje bardzo ładnie. I namorzę go palcem, bo tego rodzaju cienie lubię nakładać palcem. O, już się tam tutaj coś dzieje. Przepięknie to wygląda. I od razu jest dużo ciekawszy, prawda? I fajnie się komponuje z odrobiną tego pomarańczowego i musztardowego, które nałożyłam wcześniej. Pięknie. I w sumie na taką bazę można było nałożyć każdy cień. Ja wybrałam fiolet, ale można było na przykład zielony, granatowy, albo inny odcień niebieskiego, różowy, złoty, miedziany. I jeszcze malutkim, malusieńkim pędzelkiem i tym samym cieniem zaznaczę dolną powiekę tuż przy linii rzęs, żeby tutaj pod okiem ten akcent fioletu się znalazł. Dzięki temu moje oczy wyglądają na bardziej zielone. Fiolet właśnie wybija ładnie zieleń. Myślę, że błyszczący akcencik spróbuję zrobić z tego brokatowego, pięknego cienia. O ile się mi nałoży na pędzelek, ale powinien. Nakłada się. I nałożę go w samym wewnętrznym. Widać go, ale troszkę mało. Chciałam, żeby go było widać więcej. On będzie raczej lepszy jako toper do nakładania na powiekę, ale chciałam tutaj coś mocniejszego. Sięgnę po pigment z Inglota numer 118, właśnie w takim pięknym złotym odcieniu i nałożę go na mokro w samym kąciku. Srocze rozświetlenie musi być. Rzęsy wytuszuję nową maskarą od Bourjois Eye Catching, która ma dodawać dużo objętości rzęsom. Czy moim rzęsom dużo objętości dodają sztuczne rzęsy? No, ale najpierw muszę je czymś wytuszować. Jak macie swoje ładne, długie rzęsy, to na pewno widzicie różnicę w różnych maskarach. Ja nie bardzo. Chociaż no, czasem. Ale jak już są trochę widoczne, przyciemnione, to już u mnie to jest dużo. Ale ta maskara bardzo ładna jest. Faktycznie daje ładną objętość od nasady. Na czym mi zależy. Spoko. Maskara jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Świetna formuła. I teraz dokleję sztuczne rzęsy. Mam tutaj rzęsy Blended w modelu Royals i Clay's House of Lashes.
Teraz modelowanie twarzy, wracam do paletki Shade & Light z Kat Von D. Wracam, bo przez kilka miesięcy jej nie używałam. Teraz robiłam porządki w kosmetykach i natknęłam się na nią i myślę, przecież ja ją tak lubiłam. To jest moja druga paletka, pierwszą wykończyłam totalnie i bardzo chętnie do niej wracam. Podoba mi się to, że ma wszystko to, co trzeba, żeby fajnie wymodelować twarz, pogłębić to konturowanie. Czasem jak jest tylko jeden odcień, czegoś mi brakuje, szukam jeszcze, żeby troszeczkę przyciemnić tutaj przy linii włosów. Ta paletka właśnie ma wszystkie odcienie, których potrzebuję. Teraz odrobinkę różu z Affect w takim fajnym, brudnym odcieniu, który będzie dobrze komponował się z pomadką, tutaj z tym fioletem na policzkach. Mogłam w sumie iść też w pomarańcz, ale jakoś tak ten brudny róż mi tutaj dzisiaj pasuje bardziej. I czas na rozświetlacz. Rozświetlacz, który ostatnio bardzo, bardzo polubiłam, jest z Bobbi Brown i to jest po prostu highlighting powder w odcieniu Moon Glow. Ma niesamowitą taką konsystencję, daje przepiękny efekt, taki mega glow i również pędzel, który pokochałam do rozświetlacza z Fenty Beauty 120 Highlight. Jest tak dobrze ścięty, skonstruowany, zaprojektowany, że to się w głowie nie mieści. Po prostu rozświetlanie nim to żadna tajemnica. Po prostu przykładamy pędzel i on jest już tak wycięty, że idealnie właśnie w ten sposób, jak to makijażysta Rihanny powiedział, Rihanna Glow, w ten sposób tutaj można rozświetlić łatwo i również jest tak ścięty czubek ma, że można fajnie nos. No ja bym powiedziała bardziej, że to jest kitulec glow, ale dobra. No i jak zawsze na koniec usta i wybrałam nietypową jak dla mnie pomadkę. Długo szukałam, co by mi tutaj pasowało do tych oczu i postawiałam jednak na coś chłodnego, tak, chłodne usta. Jest to Huda Beauty Liquid Matte w odcieniu Meduza. Wiem, że wiele ten odcień miał swoich zwolenników w jesieni zeszłego roku. Często widziałam moje koleżanki na eventach właśnie z tym kolorem na ustach, a dzisiaj moja kolej. A kiedyś się zarzekałam, że nigdy go nie nałożę. No chyba nie jest tak źle. On ma właśnie taki brudny odcień, fioletowo-beżu, taki trochę trupi, ale wystarczająco ma koloru, żeby nie wyglądać jak umarlak. I tak wygląda gotowy makijaż. Mam wielką nadzieję, że Wam się spodoba i wykorzystacie go na jakąś jesienną imprezę. Muszę powiedzieć, że naprawdę największe wrażenie wywarły na mnie dwa produkty. Paleta Vanessy, Instaglam i również podkład Lancome. Bardzo mi się podoba to, jak wygląda na skórze, jak jednolita cera jest i również jak pracowało mi się z tymi cieniami, więc mam tutaj dwóch nowych ulubieńców i mam nadzieję, że dzięki mnie Wy również odkryjecie jakieś nowe, fajne produkty. Plus oczywiście pomysł na makijaż. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam!